Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie Was witam i Duchu Święty, proszę Cię, ogarnij wszystkich nas. Dzisiaj mamy w Kościele uroczystość Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. To jest taki moment, żebyśmy spojrzeli ze wdzięcznością na kapłaństwo, ucieszyli się kapłanami, ucieszyli się kapłaństwem. Fragment, który dzisiaj czytamy, to z ustanowienia Eucharystii. Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, pili, i pili z niego wszyscy i rzekł do nich, to jest moja krew. Bardzo dużo momentów w naszym życiu jest ważnych. Są ważne momenty z rodzicami, z małżonkiem, z dziećmi, ale mamy też duchowe ważne momenty, które często są połączone z kapłanami. I chciałbym Was zaprosić dzisiaj, budząc wdzięczność za kapłaństwo, żebyśmy każdy z nas przypomnieli sobie kilka ważnych momentów związanych z kapłaństwem w naszym życiu, z kapłanami. Może to będą odległe, jak pierwsza komunia święta, a może doświadczenie wolności przy spowiedzi, a może doświadczenie, że coś zrozumiałem, usłyszałem konferencję, słowo, jakaś jasność na moje serce, na moje myślenie, że wiedziałem, jak się poruszać w mroku. A być może to było rozgrzeszenie ważne, albo ważna msza święta, albo rozmowa. Ale wróć do kilku ważnych momentów z kapłanem, żeby bardzo konkretnie Bogu podziękować za tych kapłanów, którzy dla Ciebie są przewodnikami, są drogowskazem, za tych kapłanów, przy których przeżyłeś coś najważniejszego. To jest wielkie błogosławieństwo kapłaństwa, że w rozmowie z ludźmi ja dochodzę momentalnie do najważniejszych spraw. Bo jak ktoś przychodzi do księdza, to często od razu otwiera swoje serce. Tam nie ma jakiejś rozgrzewki, jak to jest oswajania się, tylko jest wylanie serca i prośba o radę, o modlitwę, o wołanie o ducha, o rozgrzeszenie, żeby coś się zmieniło. I dlatego to są tak ważne momenty. To nie jest, że kapłani są tak wyjątkowi, ale przez wasze podejście do kapłaństwa kapłani mogą uczestniczyć w najważniejszych momentach waszego życia. I ponieważ często jest tak, że to jest nowe tchnienie ducha, nowe tchnienie łaski, nowe tchnienie wolności, to te momenty zostają w naszych sercach jako najważniejsze. Ja też tak mam, takie momenty z kapłanami. Kiedy sam potrzebowałem pomocy, doświadczałem jej bardzo konkretnie. Postaw sobie tych kapłanów różnych dzisiaj przed oczy i podziękuj Bogu za nich i za kapłaństwo. Poproś dla nich też o siłę, aby mogli być mężami Bożymi, aby walczyli w Duchu Świętym i nie zważali na rany, pracowali nie szukając spoczynku, jak to mówi święty Ignacy, jak się modli. Przyjmijmy na to błogosławieństwo, na właśnie taką refleksję wdzięczności za kapłaństwo. Niech Was błogosławi dobry Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Miejcie radosne serce. Do tego Was zachęcam. Niech ten dzień będzie pełen pokoju i ten utwór mocnych duchu niech nas dalej poprowadzi do przeżywania wszystkiego w mocy Bożej. I oczywiście nabożeństwo majowe. Bądźmy na nim jak najczęściej. Do zobaczenia.